Mgła obliczeniowa to model rozproszonego przetwarzania danych, wprowadzona jako alternatywa dla chmury obliczeniowej. Koncepcja mgły obliczeniowej to metafora, w której chodzi o to, że mgła formuje się blisko podłoża. Rozwiązanie to zakłada wprowadzenie warstwy pośredniczącej pomiędzy urządzeniami mgłą a chmurą. To sposób na opracowanie bezpiecznej rozproszonej architektury. W momencie, gdy przetwarzamy duże ilości danych, np. w inteligentnym domu, do zautomatyzowania systemów instalowania i integracji czujników mierzących różne parametry i dostarczających dane do monitoringu i analizy. Mgła obliczeniowa jest przeznaczona do środowisk o dużym zagęszczeniu danych w aplikacjach, których znaczenie jest istotne czy nawet krytyczne. Mgła oznacza tu pojawiającą się obecnie rozproszoną architekturę systemów sterowania, która stanowi łącznik w ciągłości pomiędzy chmurą obliczeniową a urządzeniami, dzięki czemu nie wymaga ciągłego utrzymywania połączenia z chmurą. Architektura mgły łączy zasoby i źródła danych pomiędzy urządzeniami w sieci lokalnej w hierarchiach pionowych i poziomych. Węzeł mgły, znajdujący się na niższym poziomie w hierarchii, np. zlokalizowany w pojedynczej maszynie, może być podłączony do zestawu lokalnych czynników i elementów wykonawczych. Tak więc może analizować dane, interpretować anomalie, a następnie, w przypadku autoryzacji, autonomicznie reagować i kompensować odchylenia lub naprawiać będę. Jeśli sytuacja wymaga podjęcia decyzji w czasie rzeczywistym, np. wyłączenia sprzętu, zanim wystąpi jego awaria, lub dostrojenia kluczowych parametrów procesu technologicznego, to węzły mgły mogą wykonywać analizę i podjąć odpowiednie działania w czasie rzędu milisekund. To pomaga uniknąć potencjalnych problemów wynikających z zbyt wolnej transmisji danych, opóźnienia kolejek, komunikatów danych lub stojów sieci lub serwera, które mogą doprowadzić do zmniejszenia wydajności produkcji lub pogorszenia jakości wyrobów.